Bulldog jest to długo wyczekiwane dziecko Piotra Wietewki, muzyka, basisty, współzałożyciela zespołu Kult. To właśnie tutaj, w warszawskim klubie Hybrydy, prawie 5 lat temu zagrali swój pierwszy koncert. Czy ich twórczość zatoczyła koło, a może wciąż ewoluuje? Sprawdźmy! Po prawie 5 latach w odmienionym składzie, już bez Kazika Staszewskiego i z nieco innym repertuarem muzycznym, zespół stanie na tej samej scenie, by zaprezentować się warszawskiej publiczności. Cały czas się rozwijamy muzycznie. Czerpiemy z różnych źródeł, przynajmniej ja. Myślę, że cały czas jest progres. Jest progres. Tak, Piotrek Wietewka mnie dłubie w nosie, także jest progres, jest super. Miejmy nadzieję, że muzycy staną na wysokości zadania i udowodnią, że z Kazikiem lub bez są po prostu niezastąpieni. Cisza taka w ogóle, bo nie wiadomo co powiedzieć. Spędzają ze sobą godziny w studio nagraniowym, podczas tras koncertowych, a także w życiu prywatnym. Czy ich relacje to już przyjaźń? Jesteśmy na pewno dobrymi kolegami, tak. Z niektórymi można powiedzieć, że jesteśmy też przyjaciółmi. Sprzeczki są, no, jak w życiu po prostu. No. Tych, którzy się kłócą, to eliminujemy. No. Nie zadawaj nam więcej takich pytań. Jesteśmy po koncercie, emocje trochę opadły. Zapytajmy się o wrażenia. Koncert naprawdę 3/6. Fantastycznie. Na Woodstocku poznaliśmy ten zespół Bulldog i jesteśmy od tej pory fanami zespołu Bulldog. Teraz mam drugi raz i super, naprawdę bardzo fajnie. Nie śmiej się ze mnie. A powiedzcie mi, co najbardziej lubicie w ich muzyce? Wszystko. Bez odbiorców ich twórczości wszystko, co robią, nie miałoby najmniejszego sensu. Nikt przecież nie chce tworzyć sztuki tylko dla sztuki. Gramy w bardzo małych klubach, przychodzi bardzo mało osób również, ale rekompensuje nam tą liczbę, małą liczbę osób, to ta bliskość i możliwość patrzenia na siebie i dawania sobie nawzajem.